Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Magiet. Witam szanownych Państwa w kolejnym omówieniu nowego patcha do World of Warships i dzisiaj aktualizacja z numerem 0113, czyli ta, która kontynuuje nam wczesny dostęp do włoskich niszczycieli. Ale to akurat jest, myślę, najmniej istotna informacja. Najbardziej znamiennym wydarzeniem, które ma miejsce obecnie w WoWsie, będzie wprowadzenie superokrętów do drzewek technologicznych, także OP okręty będą grały bitwy z tierami 9 i 10. To jest takie najważniejsze w zasadzie w tym patchu i to jest największa jego zmiana. Razem z kontynuacją tego wydarzenia włoskie niszczyciele będziemy mieli nową kolekcję, której zebranie umożliwi nam zdobycie niszczyciela 6 tieru Leone za darmo. Osoby, które ten okręt posiadają, dostaną zwrot w dublonach, tam około 5000 dublonów będzie do zdobycia. Rozpocznie się budowa okrętu Atlantico, czyli pancernika panamerykańskiego, i będzie to stocznia. Dwie potyczki okrętami 10 tieru i takie tam pierdoły wizualno-efektywne. Więc tak, na chwilę obecną Satsuma, Hanover, Condé, Annapolis, Yamagiri, Zorki, United States i Eagle. Zapowiedziany jest jeszcze Edgar, ale jakie są wymogi, żeby taki okręt w swoim porcie posiadać? Otóż, szanowni Państwo, musicie mieć co najmniej 3 okręty 10 poziomu oraz 10 z tej linii, w której chcecie zakupić sobie super okręt z tam tier 11. Jeżeli na przykład robicie sobie niemieckie pancerniki do 10, no to wtedy możecie sobie Hanovera wykupić. Nie ma tak, że macie wybadane zupełnie inne drzewka, na przykład, nie wiem, japońskie krążowniki, a chcecie wykupić Annapolis. To nie, tak to nie działa. Po prostu 3 linie do 10 i te, które macie, możecie z nich wybrać sobie super okręt, o ile rzeczywiście jest dostępny. Jak WG chce regulować to, żeby tych okrętów było mniej? Ekonomia superokrętu została opracowana w taki sposób, aby uniknąć nadprogramowej obecności, gdyż okręty będą miały dwukrotnie wyższy koszt wypłynięcia do bitwy niż okręty poziomu 10 i nie da się tych kosztów w jakiś sposób zniwelować. Stały kamuflaż nam tych kosztów nie obniży, no i nie będziemy mogli również zwiększać zarobków w kredytach, także 350 tysięcy, o ile się dobrze orientuję, miało to być, także 350 tysięcy będziemy musieli zapłacić za samo wejście do bitwy i pamiętajcie, że nie ma znaczenia, czy okręt przetrwa, czy nie przetrwa, zawsze płacicie za bitwę tyle samo, także żeby wyjść na plus, trzeba będzie grać dobrze, a ewentualnie mieć pokaźny zasób kredytów na swoim koncie. Ja na chwilę obecną jestem biedny, bo wystarczy mi maksymalnie w tym momencie na jeden okręt. Są osoby, które mają miliardy kredytów i one będą w najbardziej komfortowej sytuacji w obecnym patchu. Po więcej zapraszam później, jeżeli chodzi o super okręty. Stocznia. Co nas interesuje najbardziej? Proces budowy stoczni to są 22 fazy, 19 z nich możemy zrobić za darmo, czyli możemy dokupić sobie 3 fazy, grając regularnie będziemy mieli pancernik tieru 8, Atlantico, to jest okręt wyposażony w... Jest to jakaś informacja? A, jest. Główna bateria to są 380 jedynki, będzie tych dział 10. Podobno tutaj sekundarka też będzie dosyć konkretna. Artyleria główna strzela tylko pociskami przeciwpancernymi. Ten okręt wydaje mi się nieco sensowniejszy, jeżeli chodzi o stocznię i to wydaje mi się, że będzie można robić. Oczywiście przyjrzymy mu się jeszcze bliżej później, jak już będzie można go sobie zdobyć. Stocznia będzie trwała przez 2 patche. Oczywiście na początku będą jakieś tam zestawy, które możemy kupić taniej, a mieć zrobione więcej tych etapów stoczni. Także tutaj można sobie 3 etapy kupić na wejściu i potem resztę grindować za darmo. Mamy tutaj informację, że inne informacje znajdziemy w oddzielnym artykule. Jeżeli zrobicie sobie całą stocznię za stal, to za zrobienie każdej fazy dostaniecie 250 tysięcy jednostek stali. 250 tysięcy to trochę przedłużę. Czyli 22 razy 250 to tam trochę by tej stali wpadło. Kolekcja. Włoskie niszczyciele, będziemy mogli sobie zdobyć tutaj okręt. Kolekcja nie jest zbyt liczna. Co my tu musimy zdobyć? Czy to są tylko te rzeczy? 4 razy 3 będzie 12 elementów, tylko to trochę biednie. I tak, jeżeli macie już okręt Leone, tak jak wspomniałem, to dostaniecie 5000 dublonów w ramach zwrotu. Akurat to, jak się gra włoskimi niszczycielami, to nas tutaj w tym materiale nie interesuje, to jest materiał na coś innego. Gwiazdy dywizjonu będą ponownie do zdobycia. Klikając tutaj dostaniecie jeden dzień premki. Potyczki, powiem wam szczerze,
w takim formacie 9x9, tier 10, no trochę odrzucające bym powiedział szczerze. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, jakie przeważnie są tam nagrody. No ale dali to trudno. Planówki dopiero co się, nie wiem, czy kończą, czy trwają, nie wiem, nie jestem zainteresowany tematem, także też są na dziesiątkach. Także no trochę mogliby coś tutaj pomyśleć o innym formacie. Zmiany graficzne. Otóż szanowni Państwo, będziemy mieli nieco bardziej oszronione okręty, gdy będziemy grali w jakiś pewnie albo w cyklonie, czy tam w zamieci, czy na mapach śnieżnych. Mam nadzieję, że tak to będzie wyglądało. Kilka map dostało tekstury w wersji HD. Łzy pustyni, pułapka oraz droga wojownika. Także no to, jeszcze wyspy Salomona. To cztery mapy dostały nowe tekstury. No i bardzo dobrze, będzie ładniej, będzie fajniej. Co więcej, nakładany kamuflaż na lotniskowiec również dał odzwierciedlenie w kamuflażu na samolotach, ale to jest już taka kosmetyka w zasadzie. No i tutaj niezwykle interesująca część tego newsa. Otóż świat podwodny zostanie upiększony. Powiedziałbym brzydko, że nie obchodzi nas to, ale nie będę dosłowny. Inne dodatki. Stały kamuflaż dla Ragnara w zbrojowni za żetony klanowe. Oraz okręty takie jak Maja dostają nowy kamuflaż, japoński zamek dla Nagato, ale to już jest typowa kosmetyka, zmiany w balansowaniu gry. Otóż, szanowni Państwo, Pietropawłowsk skorygowano zanurzenie okrętu. Pietropawłowsk jest znany z tego, że jest niezwykle niskim okrętem i w tym momencie zostaje podniesiony o pół metra. Natomiast Taszkent dosyć wysoko stoi na wodzie i okręt będzie opuszczony względem linii wody o dodatkowe niemalże pół metra. Więc tak to będzie wyglądało i to chyba tyle. Do testu wchodzi Patriot, czyli super pancernik francuski, lotniskowiec włoski Aquila oraz kolejny wariant Atlanty pod nazwą San Diego. Także takich okrętów możecie się spodziewać w bitwach. No i chyba tyle, co chciałem Wam tutaj zaznaczyć o tym materiale. Dziękuję bardzo za uwagę, zapraszam do dyskusji w komentarzach, co myślicie o nadchodzącej aktualizacji, a z mojej strony to jest wszystko, także dzięki za uwagę, do usłyszenia i na razie.